Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach szuka pracowników. Do obsadzenia jest 40 etatów. Praca celnika to służba, która ściśle związana jest z rozpoznawaniem i wykrywaniem przestępstw skarbowych, ale też ich zapobieganiem, co nie oznacza, że to zawsze praca w terenie. Funkcjonariusz w służbie przygotowawczej może pełnić te zadania w oddziale celnym, gdzie nadzoruje wymianę towarową z krajami trzecimi, może pełnić służbę w komórkach dochodzeniowo-śledczych, może pełnić również służbę w realizacji, brać udział w wielu kontrolach celno-skarbowych i też może pełnić służbę w takich miejscach, na przykład jak jedyny nasz tutaj graniczne miejsce pełnienia służby na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Służba przygotowawcza trwa 2 lata, a sama rekrutacja jest kilkuetapowa. Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat, polskie obywatelstwo i wykształcenie co najmniej średnie. Przyszły funkcjonariusz służby celno-skarbowej musi być niekarany i cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Wynagrodzenie na start to są 4000 zł brutto, przy czym to brutto u funkcjonariuszy jest troszkę inaczej liczone. Mamy tutaj kwestię składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowo mamy też trochę inaczej to wynagrodzenie ukształtowane, bo mamy tutaj też choćby kwestię nagrody rocznej, czy dodatków kontrolerskich, dodatków za stopień i różnych innych takich rozwiązań, które powodują, że realnie to wynagrodzenie, które otrzymuje nawet taki młody funkcjonariusz, jest wyższe niż wynika z tego brutta, które widzimy na ofercie. Rekrutacja trwa do 9 lutego, a dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą elektroniczną poprzez specjalny formularz lub złożyć osobiście w siedzibie urzędu.